Witajcie. Jakiś czas temu Grzegorz Skowroński, piłkarz KS Ursus, zdradził nam, że równie często jak piłkę nożną uprawia też crossfit. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu sportowi i zajrzeliśmy do No Limit CrossFit Ursus. I jak się okazało, trafiliśmy na zawody. CrossFit to twoja druga miłość? Można tak powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, że druga, trzecia powiedzmy. Od kiedy trenujesz i jak często? Trenuję już około 7 miesięcy i zazwyczaj 4-5 razy w tygodniu. Co jest w tym sporcie takiego fajnego, bo jak widzimy jest bardzo męczący. Tak. Jest męczący, a co jest najfajniejsze? Najfajniejsza jest różnorodność tego wszystkiego, co się dzieje. Wspaniała atmosfera, bo z całym crossfitem wiąże się ogromna społeczność i ta społeczność wspiera cię na co dzień, czego byś nie robił, masz ludzi za sobą i to jest fantastyczne. Masz jakieś plany związane na przyszłość z crossfitem? Tak, chciałbym się zająć trenowaniem ludzi w sporcie crossfitowym. A gdybyś miał wybierać piłkę nożną czy crossfit? Nie lubię takich wyborów i unikam. Kieruję tak życie, żeby móc robić dwie rzeczy jednocześnie. Z ilu etapów składają się zawody? Z trzech. Najpierw była pierwsza runda eliminacyjna, z której wyszło 30 zawodników. Do drugiej rundy eliminacyjnej. Z drugiej rundy eliminacyjnej przeszło 16 mężczyzn i 8 kobiet do rund pojedynkowych. I pojedynki są rozgrywane 1-1. I kto przegra, to odpada od razu? Pojedynki toczą się do dwóch przegranych. Czyli jeżeli ktoś raz odpadnie, ma jeszcze szansę na pierwsze miejsce, tylko musi przebrnąć przez dosyć skomplikowaną tabelę, czyli trochę trudniejszą drogę ma. Jakie korzyści płyną z uprawiania tego sportu? Ogólnorozwojówka, czyli w zasadzie wszystko, tak? Nie jest to sport ukierunkowany na jakąś jedną cechę fizyczną, rozwija wszystkiego po trochu, a w zasadzie w bardzo dużym stopniu, ponieważ efekty są bardzo szybkie i bardzo widoczne. Zarówno wytrzymałość, siła, szybkość, gibkość, sprężystość, wszystkie cechy fizyczne. Odbywają się tutaj zawody z crossfitu. Kojarzysz tą dyscyplinę sportu? Pierwszy raz słyszę nazwę. Ale podoba ci się to, bo widziałam, że podglądasz. Podglądam, bo przyjechaliśmy tutaj i tak, podoba mi się. Fajny, wytrzymałościowy, można się sprawdzić. Trenują państwo całą rodziną crossfit. Tak, ja zacząłem, potem wciągnąłem syna, a następnie dołączyła do nas żona. I co jest w tym tak fajnego, bo jak widzę, no to jest bardzo męczący, wykańczający sport trochę. Męczący, ale daje efekty wytrzymałościowe, kondycyjne. Różnorodność ćwiczeń, nie ma nudy. Za każdym razem jest coś innego. Adrenalina, jednym słowem adrenalina. No i ciekawa zabawa. A tobie jak się podoba ten sport? Fajny jest. Wygrała pani przed chwilą konkurencję. Długo już pani ćwiczy? Crossfit trenuję od 6 miesięcy, od pół roku. Fenomenalna forma się robi, bardzo fajne ciało. Fajnie można zrzucić kilogramy albo przybrać, w zależności kto potrzebuje, czego, co zrobić ze swoim ciałem. No i jest to sport, którego cały czas się człowiek uczy, cały czas jest coś nowego. Daje niesamowite, mimo że się startuje samodzielnie, to jednak mam wrażenie, że jest to mega fajny sport grupowy, bo to, co się dzieje na przykład w moim rodzimym klubie MGW albo w znajomym Barbell Zone, to są takie rodziny. I mamy po prostu nowych znajomych, z nimi trenujemy i jest naprawdę bardzo fajnie. Czemu akurat ten sport, a nie inny? Co w nim jest takiego fajnego? Co w nim jest takiego fajnego? Że buduje się całe ciało. Nie skupia się na jednym aspekcie, tylko na rozbudowaniu całego ciała. Mobilności, siły, wytrzymałości. To jest chyba najlepsze niż jeden tylko i wyłącznie jeden kierunek sportu. Od kiedy pan trenuje i jak często? Od jakiegoś roku czasu, 3-4 razy w tygodniu. To pierwsze pana dzisiaj zawody? Tak, w szerokiej skali, tak, pierwszy. Jak? Początki są zawsze trudne.